Kazimierz Boże, Tomasz Burza. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Za tydzień posłowie zajmą się wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym wotum nieufności wobec rządu. Rozpatrzą również wniosek o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Tymczasem w Platformie Obywatelskiej trwa mobilizacja oficjalnie przed wyborami samorządowymi, ale w najbliższym czasie partia Donalda Tuska będzie musiała najpierw wybronić się w Sejmie. Przygotowania do wyborów samorządowych to oficjalnie temat przewodni dzisiejszego posiedzenia Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Czy na spotkaniu pojawi się także temat afery taśmowej? Być może jakieś wątki się pojawią, ale przede wszystkim mobilizacja. Stwierdził tajemniczo przed wejściem wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk. Politolog Marcin Palade nie ma jednak wątpliwości. Jeśli będzie mowa o wyborach samorządowych, to siłą rzeczy będzie też mowa o taśmach, dlatego że taśmy spowodowały sytuację niebezpieczną dla Platformy. Mianowicie po raz pierwszy od 2007 roku dochodzi do procesów konsolidacyjnych i na prawicy, ponieważ wokół PiS-u powstaje duże porozumienie. Jednocześnie od wczoraj wiemy, że jest bliższe współdziałanie między SLD a Ruchem Palikota. Po aferze podsłuchowej Leszek Miller i Janusz Palikot zapominają o kłótniach i jednoczą siły. To rozpaczliwe utrzymanie pozycji w polityce, uważa dr Artur Mamcarz-Plisiecki, wykładowca KUL i WSKS-IM. Twój ruch Janusza Palikota rozpada się na naszych oczach, traci poparcie społeczne i prawdopodobnie nie wejdzie do przyszłego Sejmu. Sojusz Lewicy Demokratycznej też nie ma jakichś tam specjalnie wysokich sondaży, więc może to być rozpaczliwe próby utrzymania się na powierzchni. SLD i Twój Ruch zamierzają wspólnie walczyć o komisje śledcze i o odwołanie szefa MSZ. Będziemy chcieli złożyć wnioski wobec kolejnych ministrów o wotum nieufności, przede wszystkim wobec ministra Sikorskiego. Nie wiem, co dalej z ministrem Karpińskim. Myślę, że na klubie również będziemy dyskutować, bo to też jest bardzo ważny wątek Skarbu Państwa. Za tydzień Sejm zajmie się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, a także wnioskiem o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość proponuje profesora Piotra Glińskiego na technicznego premiera. Zwróciliśmy się do marszałek Sejmu o to, aby kandydat na urząd prezesa Rady Ministrów mógł wygłosić oświadczenie z mównicy sejmowej skierowane do posłów, którzy na podstawie tego oświadczenia mogliby wyrobić sobie zdanie na temat tej kandydatury. Odpowiedź jest negatywna. Regulamin nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z artykułem 115 regulaminu Sejmu w debacie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności marszałek Sejmu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu udziela głosu wyłącznie prezesowi Rady Ministrów. To nie jest tak, że oświadczenie prezesa Rady Ministrów, kandydata na urząd prezesa Rady Ministrów ma być elementem debaty. Nie. Oświadczenie ma być przedmiotem tej debaty. Sama debata też będzie mocno ograniczona. Będą tylko kilkunastominutowe oświadczenia klubów. Pozostali posłowie nie wypowiedzą się w tej sprawie. To jest nowum. No tego do tej pory nie było. No jednak takie wnioski to są najpoważniejsze rangą konstytucyjną wnioski, które składa opozycja. Koalicja PO-PSL ma łącznie 235 posłów. Żeby zdobyć odpowiednią większość, za wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu musiałaby zagłosować cała opozycja z co najmniej kilkoma posłami z klubów koalicyjnych. Ludowcy, można przypuszczać, zachowają się lojalnie wobec Platformy, bo wcześniej dali premierowi czas do końca wakacji na wyjaśnienie afery taśmowej. Będziemy oczekiwali od pana premiera i stosownych organów w państwie szybkiego wyjaśnienia przyczyn, treści i oczywiście zgodnych z prawem decyzji. Wnioski PiS są najprawdopodobniej skazane na niepowodzenie, ale ważne, że opozycja jest aktywna w sprawie taśm, wskazuje Marcin Palade. Każde takie sygnały wysyłane do elektoratu, że opozycja jest, działa i zamierza zmienić ten układ, są jak najbardziej pozytywne. W najnowszym sondażu Platforma Obywatelska już powoli traci za aferę taśmową. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Platformę już o 8 punktów procentowych. W Sejmie znalazłyby się jeszcze nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego, SLD i PSL. Demoralizowanie dzieci w szkołach poprzez edukację seksualną powinno być karane. Takie zmiany proponuje Fundacja Pro Prawo do Życia, która przygotowała odpowiedni projekt nowelizacji kodeksu karnego. Pod wnioskiem o zmianę prawa podpisało się jak dotąd 250 tysięcy osób, głównie młodych.
Grupa edukatorów seksualnych Ponton, działająca przy proaborcyjnej Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, coraz częściej pojawia się w szkołach i instruuje uczniów na przykład o stosowaniu antykoncepcji. Tego typu zajęcia organizowane są dla coraz młodszych dzieci, a to niepokoi coraz większą rzeszę rodziców. Nasze dzieci nie potrzebują seks edukatorów, którzy będą je seksualizować. Nasze dzieci potrzebują troski, dobra i prawdziwej miłości rodziców. To rodzice są najlepszymi osobami, które w świat seksualności będą mogli je wprowadzić. Pani Kinga jest jedną z 250 tysięcy osób, które podpisały się pod projektem zmiany kodeksu karnego. Przewiduje on karanie za demoralizowanie dzieci poprzez edukację seksualną. W artykule 200b kodeksu karnego chcemy dodać paragraf 2 tej samej karze, czyli do 2 lat pozbawienia wolności podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15 zachowań seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań. Inicjatorem tej zmiany jest Fundacja Pro Prawo do Życia. Mariusz Dzierżawski podkreśla, że nie spodziewał się takiego poparcia społecznego. Wiele osób, zwłaszcza młodych rodziców, bardzo chętnie angażowało się w zbieranie podpisów. Właśnie świadomość obywatelska i świadomość tego, że jest zagrożenie, tak, że ktoś w imię chorych interesów dla finansów jest w stanie demobilizować dzieci, jest w stanie robić biznes na tym, że skrzywdzi dzieci. Projekt wsparty 250 000 podpisów trafił do Sejmu. Inicjatorzy tej akcji liczą, że posłowie poprą tę zmianę, bo jej celem jest bezpieczeństwo dzieci, mówi Zbigniew Baczyński z Koalicji dla Rodziny. Projekt ustawy Stop Pedofilii to jest próba zastopowania, uczynienia z polskiej szkoły miejsca promowania pedofilii. Obywatelski projekt ustawy nowelizujący kodeks karny obejmuje m.in. zakaz prezentowania małoletnim treści erotycznych i rozbudzanie zachowań seksualnych, de facto wystawiających dzieci i młodzież na łup pedofilów. Seksinstruktaż niszczy też poczucie wstydu dzieci i pokazuje zboczenie jako normę. Szczątki 6 młodych mężczyzn, żołnierzy podziemia niepodległościowego, odkryto na cmentarzu na warszawskim Służewie. To drugie co do wielkości miejsce, gdzie komuniści grzebali ofiary swojego terroru z lat 1945-1956. Cmentarz parafialny przy ulicy Wałbrzyskiej na warszawskim Służewie. Może tu być pochowanych od kilkuset do tysiąca żołnierzy antykomunistycznego podziemia, zamordowanych w warszawskich więzieniach i aresztach UB oraz informacji wojskowej. Pierwsze szczątki już udało się odsłonić, mówi kierujący pracami profesor Krzysztof Szwagrzyk. Mamy w tej chwili szczątki 6 więźniów. Nie mamy wątpliwości, że są to więźniowie. Świadczą o tym pochówek, który został tutaj przez nas odkryty. Ci ludzie są w dole, dużym dole. Ich szczątki zostały wrzucone, widać, nieułożone, są ze sobą splecione. Możemy powiedzieć, że są to młodzi ludzie, nawet bardzo młodzi ludzie, około 20-letni, którzy po śmierci zostali wrzuceni do jednego dołu. Nie wiadomo jeszcze, kim byli ci ludzie i kiedy zginęli. Odpowiedź na te pytania przyniosą dopiero badania genetyczne. Materiał porównawczy już jest zbierany od rodzin pomordowanych. Pewne jest, że to ofiary komunistycznych represji, mówi lekarz sądowy dr Łukasz Szleszkowski. Jest to grup masowy, gdzie kilka osób jest w jednym dole umieszczonych w sposób bezładny. 2 szkielety leżą na boku, 2 pozostałe obok, splecione kończyny ze sobą. No to obraz, który znamy z łączki, czyli w zasadzie dla nas nic nowego. Typowy pochówek taki właśnie, potajemny, szybki, wrzucane ciała do jam grobowych. Trudności, na jakie natrafiła ekipa poszukiwawcza, są takie same jak wszędzie tam, gdzie odkrywane są szczątki pomordowanych żołnierzy niezłomnych. Tu jednak jest wyjątkowo mało miejsca na prowadzenie badań. Pracujemy pod współczesnymi chodnikami, pod alejkami. Najwięcej z tego obszaru, który mamy do przebadania, to jest zaledwie 1,20 m, 1,30 m. Nie ma jednak wątpliwości, że szczątki więźniów leżą też pod współczesnymi grobami. Dotarcie do nich będzie bardzo poważnie utrudnione. Tak jak na Łączce, gdzie wstrzymany został planowany na ten rok 3. etap poszukiwań. Profesor Krzysztof Szwagrzyk zapewnia, ta bariera zostanie pokonana. Nie ma, szanowni państwo, możliwości, żeby nie było 3. etapu pracy na Łączce. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale ten etap musi nastąpić. Nie ma innej możliwości. Jest szansa, że na początku września w kwaterze EU rozpoczną się zbiorowe ekshumacje komunistycznych dygnitarzy, których groby umieszczono nad dołami śmierci. Według IPN może w nich spoczywać jeszcze co najmniej 100 straconych w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej.
Trwa operacja wojsk ukraińskich przeciw separatystom na wschodzie kraju. O możliwych sposobach wyjścia z sytuacji rozmawiali w Berlinie szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Rezultatem spotkania jest pakiet w sprawie wielostronnego rozejmu na Ukrainie. Do rozmów nie zostały zaproszone Stany Zjednoczone. W przerwach między ostrzałem ulice Słowiańska wypełniają się. To okazja, by uzupełnić zapasy wody i żywności. Wszędzie jednak widać dowody na to, że tu toczy się prawdziwa wojna. Nie mam pojęcia, kiedy siły ukraińskie ponownie otworzą ogień. Chcemy dostać się na rynek, ale musimy przeczekać ten niespokojny czas. Ostrzał może nastąpić w każdej chwili. Chciałam iść na zakupy, ale boję się wyjść na zewnątrz. Wczoraj, gdy wyszłam do miasta, rozpoczął się ostrzał. Służba bezpieczeństwa poinformowała o aresztowaniu samozwańczego mera miasta Gorłówka w obwodzie donieckim. Wołodymyra Kołosniuka aresztowano w chwili, gdy negocjował zakup karabinów maszynowych dla separatystów. W miastach w obwodzie donieckim i ługańskim trwa ofensywa wojsk rządowych. Według doradcy ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa w ciągu doby zginęło ponad 1000 separatystów. Wielu bojówkarzy poddaje się. Ukraińskie oddziały weszły do Ługańska. W mieście wyłączono prąd. Podobnie jest w Kramatorsku. W Doniecku nie działają wodociągi. Z terenu objętego walkami ewakuowano dzieci z sierocińców. Podjęliśmy decyzję o ewakuacji, bo tu nie jest bezpiecznie. Obawiamy się, że odłamki mogą trafić w budynek i nasze dzieci mogą doznać szoku albo, nie daj Boże, stać się coś jeszcze gorszego. Dlatego przenieśliśmy się w bezpieczniejsze miejsce. W Berlinie narada szefów dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy bez udziału Stanów Zjednoczonych. Angela Merkel deklaruje, że kwestia sankcji przeciwko Rosji jest nadal otwarta. Jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, to osiągnęły one poziom drugi i nie można wykluczyć konieczności dalszych. Rozmawialiśmy o tym także z ukraińskim prezydentem i ten problem będzie nadal omawiany, ale żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Rosja zarzuca Ukrainie, że zawieszenie broni było działaniem pozorowanym, którego celem było dozbrojenie i przegrupowanie wojsk. Inny wniosek wyciąga ustępujący szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Anders Fogh Rasmussen. Działania Rosji zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu, jakie zbudowaliśmy po upadku muru berlińskiego. Zaskakujące, choć nie w kontekście ostatnich wydarzeń, oświadczenie wydał zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Jewgenij Łukianow. Stwierdził wprost, skończyła się hegemonia USA, Rosja podniosła się z kolan. Uznał, że konieczne jest uzgodnienie nowego porządku świata. Rosja usiłuje wpisać konflikt na Ukrainie w wielką politykę światową, mówi profesor Waldemar Paruch. Na Kremlu od kilku lat lansowano koncepcję, że potrzebne jest taki świat, takie środowisko międzynarodowe, to będzie miało kilka ośrodków decyzyjnych, wśród jednym z nich będzie Rosja. Rozmowy dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ten sposób decydowania, czyli dominująca rola Niemiec i Francji, ułatwiają taką politykę Putinowi. Angela Merkel, choć nie wyklucza nowych sankcji, do tej pory była im przeciwna. Podobnie prezydent François Hollande. Francja nie myśli zrywać współpracy wojskowej z Rosją. W stoczni Saint-Nazaire rosyjscy marynarze szkolą się obecnie w obsłudze pierwszego desantowca klasy Mistral. Władywostok trafi do floty rosyjskiej w listopadzie. Drugi, Sewastopol, ma zostać ukończony za rok. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych zobowiązał administrację Baracka Obamy do poszanowania sumień przedsiębiorców, którzy nie chcą opłacać swym pracownikom środków wczesnoporonnych i antykoncepcyjnych. Decyzja sądu została podjęta na wniosek rodziny Green, która odwołała się do sądu, domagając się gwarantowanego przez konstytucję poszanowania sumienia. Sąd Najwyższy uznał argumenty chrześcijańskiej rodziny, jednak zastrzegł, że z prawa do sprzeciwu sumienia można korzystać tylko w firmach, które należą do niewielkiej grupy właścicieli, spójnych w swych poglądach. Decyzja Sądu Najwyższego jest postrzegana jako poważne ciosy dla Baracka Obamy, który dąży do ograniczenia wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przed Sądem Najwyższym w Waszyngtonie odbyła się demonstracja przeciwko tak zwanej aborcji. Zgromadzeni żądali ochrony nienarodzonych dzieci oraz równych praw dla wszystkich.
Podkreślali, że decyzja sądu jest niezwykle ważna, bo wreszcie obywatele Stanów Zjednoczonych mogą działać zgodnie ze swoim sumieniem. Dziś Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uwzględnił prawa religijne ciężko pracujących i sumiennych obywateli tego państwa, którym wcześniej rząd nakazywał działać wbrew ich religii i sumieniu. Dziś sąd przywrócił im to prawo. Wyrok sądu amerykańskiego to przykład dla katolików z innych krajów, że warto ubiegać się o swoje prawa. Miejmy nadzieję, że to jest pewien sygnał, że można jednak wprowadzić przepisy czy zarządzenia, czy też sposoby widzenia rzeczywistości zgodne z tymi, którym żyją chrześcijanie. Rodzina Green, której wniosek został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy, posiada sieć 600 sklepów typu zrób to sam i należy do tak zwanych chrześcijan ewangelicznych, którzy nie godzą się na zabijanie nienarodzonych dzieci i na stosowanie środków wczesnoporonnych. 90 minut bez bramek i dogrywki. Tak wyglądały wczoraj kolejne emocjonujące spotkania 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Teraz przed nami mecze ćwierćfinałowe. O półfinał Brazylia zagra z Kolumbią, a Francja z Niemcami. Dwie pozostałe pary 1/4 finału to Argentyna-Belgia i Holandia-Kostaryka. Pierwsza połowa meczu Argentyna-Szwajcaria nie porwała kibiców. Pierwsze minuty po przerwie również były chaotyczne, jednak dominować zaczęli Argentyńczycy. Szwajcarzy w drugiej połowie nie zagrozili przeciwnikowi. Udało im się jednak utrzymać wynik i doprowadzić do dogrywki. W tej gola zdobyli Argentyńczycy. Byłem zadowolony z gry. Zespoły były blisko siebie, ale ostatecznie to Messi zrobił różnicę. Bardzo dobre podanie do Di Marii i ostry strzał. Zbyt ostry dla naszego bramkarza. Mimo, że rozegrał dobry mecz, to strzały były naprawdę trudne. To był trudny mecz. Mecz, który dał nam wiele, aby uzyskać cel i zbliżyło wiele bardziej niż bywało to w ostatnim czasie. Ale Argentyna jest teraz znacznie lepsza. 90 minut nie przyniosło także rozstrzygnięcia w drugim meczu rozgrywanym wczoraj. Belgowie dopiero po doliczonym czasie gry pokonali Stany Zjednoczone 2-1. Teraz przed nami mecze ćwierćfinałowe. Na pierwszy ogień w piątek mecz Francja-Niemcy oraz Brazylia-Kolumbia. Jest wielkie zaskoczenie. Gra bardzo fajną piłkę ofensywną, bardzo widowiskową. Także tu jest wielka niewiadoma, gdzie w sumie dwa kraje się spotykają, można powiedzieć, z Ameryki Południowej. Także tutaj faworytem jest wiadomo Brazylia, ale ja bym się nad tym bardzo głęboko zastanawiał. W sobotę Argentyna zmierzy się z Belgią. Ciekawym spotkaniem na pewno będzie sobotni mecz Holendrów z rewelacją turnieju Kostaryką. Myślę, że w sumie czas najwyższy na Holendrów. Zresztą Kostaryki też było mi szkoda, nie ukrywam, bo zrobili już bardzo dużą furorę na Mistrzostwach Świata, tak daleko zachodząc. To tyle w głównym wydaniu wieczorne 21:20. Już teraz zapraszam do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Zapraszam Państwa na informacje o pogodzie. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą minimalną bliską 8-12 stopni na północy, a także w centrum do 15-22 w basenie Morza Śródziemnego. Jutro więcej słońca pojawi się nad Austrią i Bałkanami. Opady deszczu i lokalne burze możliwe nad Ukrainą i północną Hiszpanią. Najcieplej na zachodzie, a także na południu około 29-33 stopni. A najchłodniej w Warszawie i tu blisko 22 stopnie. Temperatura minimalna w Polsce przeważnie w przedziale 12-10 stopni. Chłodniej będzie na Mazurach i tam około 9 kresek powyżej zera. A jutro? W pierwszej części dnia na południowym wschodzie dużo deszczu. Popadać może także w rejonie Zatoki Gdańskiej. W pozostałej części kraju pogodnie. A po południu tylko na północnym wschodzie dużo chmur z przelotnym deszczem, na pozostałym obszarze więcej słońca. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą około 23-24 stopni. Na pozostałym obszarze mniej i 19-22 kreski powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Barometry w Warszawie wskażą około 1020 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. A przed nami piątkowa prognoza pogody. Zapraszam.
W piątek znacznie cieplej i pogodnie, bez opadów. Na niebie dużo słońca, przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami bezchmurnie. W ciągu dnia bardzo ciepło, przeważnie 26-29 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i tutaj około 24 stopni na plusie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.